Przez 2 dni pęszą, w kinie Kosmos przewija się masa osób, które chcą zobaczyć najnowszą produkcję piórową albo poszukać starych piór z tak zwaną duszą. W dobie wszechobecnej cyfryzacji nie umarła kartka papieru ani stare dobre pióro wieczne, którym można pisać różnymi rodzajami atramentów. Są kolekcjonerzy, którzy potrafią na pęszą pokazać ponad 1000 piórowe kolekcje i są także specjaliści, którzy potrafią niezdecydowanym doradzić, jakiego pióra użyć. Pióro wieczne marki Graf von Faber-Castell z kolekcji limitowanej Snakewood. Korpus mamy wykonany z drewna wężowego. To bardzo rzadki, cenny gatunek drewna. Kolekcja limitowana w ilości 1761 sztuk. Co widać tutaj na grawerunku, który jest wykonany na skówce pióra. Skówka pióra jest w kształcie starego upychacza do fajki. Na pęszą nie tylko można podziwiać pióra wieczne, ale można także nauczyć się kaligrafować. Co roku warsztaty na pęszą prowadzi specjalistka w tej materii, Ewa Landowska, która za pomocą starszego brata pióra wiecznego, czyli pióra maczanego, uczy trudnej sztuki kaligrafii. Goście z zagranicy to nieodzowny element pęszą. Można wtedy poznać ich ogromne kolekcje i niesamowitą wiedzę. So I would like to recommend the Schaefer Pen for Men. This is otherwise known as the PFM. The pen was launched in 1959. It is a large size pen for men. It operates a filling system which is known as snorkel. So you would extract the snorkel, pull out the filler unit and just push and the sac will fill. And then you would just retract. And the reason why I recommend this is very, very, for a vintage pen, 60 years old, this is very, very hard wearing, robust, and they make magnificent writers. Mają także i na pęszą miejsca różnego rodzaju specjalne wydarzenia, jak na przykład to, którym była prezentacja nowej edycji słynnego Traveler's Notebook japońskiej firmy Midori, któremu towarzyszyła prezentacja tortu w kształcie tego notesu. Nie muszę mówić, że wszystko to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Po pęszą postanowiłem wybrać się do pani dr Karoliny Zalewskiej-Junkiewicz, aby porozmawiać o różnicach między kolekcjonerstwem a zbieractwem. To, że ktoś gromadzi jakieś przedmioty w dużych ilościach, jest związane z tym, że sprawia mu to przyjemność, dzieli się tym swoim zbiorem z innymi, wymienia pewnymi przedmiotami. Wtedy mówimy raczej o kolekcjonerstwie, nie o tym, że jest to pewna pasja. Natomiast zbieractwo raczej wiąże się z takim gromadzeniem czegoś dla siebie, przytrzymywaniem, niekoniecznie po to, żeby tą, że tak powiem, zawartość swojego zbioru przedstawiać innym, ale że to ma raczej służyć takiemu, ja bym powiedziała nawet takiemu poczuciu bezpieczeństwa. Psychologia społeczna, ale też psychologia ego, psychologia self wypowiadają się w ten sposób, że osoby, które zajmują się właśnie kolekcjonowaniem, jakby poprzez te zachowania spełniają pewne dla siebie funkcje,
które po pierwsze służą podtrzymaniu samooceny, zwłaszcza jeżeli to są przedmioty takie unikatowe, jakieś wartościowe, związane właśnie ze sztuką, czy z jakimś takim aspektem historycznym. Coś, czego tak, że tak powiem, na co dzień w obiegu powszechnym nie ma, więc osoba, która zbiera tego typu dobra, no, czuje przede wszystkim to, że no, gdzieś tam zajmuje jakąś specyficzną niszę społeczną, jest w jakiś sposób wyjątkowa na tle innych ludzi. W związku też z tym no, może podbudować swoje ego, czyli swoje poczucie własnej wartości. To jest jakby jedno znaczenie. Inne to takie, kiedy właśnie to kolekcjonerstwo wiąże się z tym, że osoby, pasjonaci zjeżdżają się na różnego rodzaju zloty czy spotkania, wymieniają się swoimi kolekcjami, porównują, albo gdzieś tam ktoś sobie odsprzedaje pewne rzeczy, ale przede wszystkim wiąże się to z tym, że mamy takie poczucie przynależności czy pewnej wspólnoty do jakiejś określonej grupy ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, których też pasjonuje coś takiego jak mnie. I przede wszystkim to poczucie przynależności i takie dążenie do czegoś, co my w psychologii nazywamy potrzebą afiliacji, czyli właśnie takiego stowarzyszania się, utrzymywania więzi, no temu akurat te zachowania kolekcjonerskie mogą również jak najbardziej służyć. Kolekcjonowanie daje po pierwsze dużo przyjemności wtedy, kiedy człowiek ma tą świadomość, że właśnie zdobył kolejny przedmiot. Jeszcze nie wspomniałam o takim aspekcie, który też niektórzy badacze próbują interpretować w takiej konwencji, że zbieranie, kolekcjonowanie ma dość dużo wspólnego z polowaniem. Z takimi działaniami związanymi właśnie z tym, że ja muszę coś zdobyć, muszę gdzieś tutaj wyszukać, jeszcze oczywiście znaleźć jakiś sposób albo jakieś inne dobra, którymi mogę zaspokoić tę swoją potrzebę i pozyskać ten upragniony przedmiot, więc też wykazać się gdzieś tam sprytem. No więc to jest też ta grupa zachowań. Więc jeżeli mamy taki napęd, mamy taką silną motywację do kolekcjonowania różnych przedmiotów, to również trudno będzie się nam tych zachowań pozbyć, no bo one tak naprawdę dają sporo gratyfikacji na różnych obszarach. Stajemy się takimi kontenerami, takimi mediatorami, przenoszącymi jakiś fragment historii, zawartej właśnie, można powiedzieć, tak jakby nawet zamrożony czas w tych przedmiotach, które gromadzimy. To daje oczywiście również kolejną porcję satysfakcji i takie poczucie no, pewnej ważnej roli w społeczności, w której się żyje, jako właśnie tych, którzy są strażnikami pamięci i dbają o to, żeby ta ciągłość historyczna występowała, chociażby poprzez właśnie te przedmioty. Odwiedzając poznane na Pęszą osoby i firmy, trafiłem do Chrzanowa, gdzie rezyduje firma Escribo sprowadzająca do Polski japońskie produkty. Japoński notatnik Traveler's Notebook przywieźliśmy do Polski dokładnie 3 lata temu, a na świecie obchodził 10. urodziny w zeszłym roku. Generalnie fenomen jest niezaprzeczalnie istniejący na całym świecie, nie tylko w Polsce. Myślę, że Polska to jest tylko taki mały fragment tego fenomenu, który myślę, że w skali całego świata jest tak naprawdę niewielki. Natomiast Travelers na całym świecie ma już nie tylko rzesze fanów, ale całe fankluby, które regularnie się spotykają. Poza samym posiadaniem notatnika jest to taka subkultura ludzi, którzy myślą podobnie, lubią podróżować, lubią zapisywać te podróże, lubią się nimi dzielić. W zeszłym roku było dziesięciolecie notatnika, tak. Były organizowane huczne imprezy, wydarzenia, tak. Również w Katowicach? Tak, w Katowicach podczas Pęszą w zeszłym roku były urodziny Travelersa. Sami byliśmy zaskoczeni, że tak dużo osób przyszło i tak dużo osób przyszło później na kolejne wydarzenia, bo przecież w Katowicach było pierwsze, ale kolejne było na przykład w Warszawie. Jest coraz więcej tych klientów. Fajne jest to, że poza tym, że łączy nas to, że każdy ma Travelersa, mamy też takie podobne właśnie podejście do życia. Każdy z nas lubi podróże, lubi dobry papier. Sporo osób wśród użytkowników pisze piórem wiecznym. Okazało się, że Travelers to był strzał w dziesiątkę, znalazł swojego klienta.
i no, ludzie go pokochali tak naprawdę. Mamy coraz więcej zadowolonych klientów, którzy mimo to, że mają dużego, kupują jeszcze małego i jeszcze jednego w innym kolorze, więc... W każdym kolorze, wszystkie limitowane, tak. Czasem po dwie. Wydaje mi się, że takim właśnie niezaprzeczalnym atutem Travelersa jest to, że każdy użytkownik może go sobie spersonalizować, tak. Dobrać wkłady takie, które mu odpowiadają. Jeżeli ktoś lubi pisać w kratkę i w linię, no to może mieć notatnik i w kratkę i w linię. Tak. To jest bardzo ważne, że wszyscy mamy Travelersa, ale każdy ma innego. Tak. I nie ma dwóch takich samych. Opuszczając firmę Scribble, muszę się przyznać, że i ja nabyłem kilka takich notatników. Poznany przeze mnie na Pen Show Przemysław Marciński jest jednym z nielicznych producentów piór wiecznych. Całą pracę wykonuje sam. W mojej pracowni wszystkie pióra wykonuję ręcznie przy użyciu tradycyjnych i rzemieślniczych metod. Właściwie jedynym takim elementem elektrycznym jest toparka. Niestety w naszym kraju to hobby jest na tyle mało popularne, że właściwie nie ma możliwości zaopatrywania się w potrzebne surowce i narzędzia do produkcji piór, więc w chwili obecnej wszystkie materiały sprowadzane są z różnych zakątków świata, z Niemiec, z Anglii, ze Stanów, również z Japonii. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale na chwilę obecną jest to takie niszowe zajęcie, że trzeba się posiłkować niestety importem wszystkich części i surowców do produkcji tych piór. To całość właściwie się zaczęła jako ewolucja mojego piórowego hobby, jakichś takich zamiłowań do konstruowania, do budowania i majsterkowania. No, pierwsze jakieś tam poważne pióro kupiłem na studiach, następnie kolekcja się powiększała, również o pióra tak zwane vintage'owe. Następnie te pióra starsze naprawiałem. Podczas nauki naprawy tych piór, nauki o ich anatomii, o rozkręcaniu, o składaniu, o mechanizmach, zacząłem natrafiać na filmiki i artykuły, które mówiły o tym, jak takie pióro w ogóle zrobić. Oglądałem, uczyłem się, spisywałem, robiłem sobie listę rzeczy, która jest potrzebna do tego, żeby takie pióro zrobić. Szczegółowo sobie to wszystko wypisywałem, aż pewnego dnia zaryzykowałem, kupiłem jakieś pierwsze potrzebne narzędzia, no przede wszystkim tokarkę, dodatkowe akcesoria do tego. No, okazało się szybko, że planowany budżet i zakładany został przekroczony wielokrotnie, bo trzeba było coraz to nowe elementy, których nie przewidziałem w trakcie. No i trwa to już od jakiegoś czasu. Cały czas warsztat jest uzupełniany o nowe narzędzia, o nowe akcesoria. Mimo że już zbieram to ponad prawie 2 lata, to cały czas wydaje mi się, że czegoś brakuje. Podczas wykonywania takiego pióra trzeba uważać właściwie na każdym etapie. Bardzo ważne jest zarówno podczas toczenia, wiercenia, szlifowania i polerowania wyczucie i siła dotyk, z jakim dany element obrabiamy, gdyż na każdym etapie można zniweczyć cały projekt i można zwyczajnie to pióro popsuć, połamać. Czasem podczas wykonywania takiego pióra, szczególnie podczas wykonywania elementów tak krzywizn, różnych kształtów, dosłownie trzeba ten oddech wstrzymać, żeby mieć pełną kontrolę nad narzędziem i nie przedobrzyć i zwyczajnie tego pióra nie połamać. Większość tego materiału obrabianego tak naprawdę to odpad, zostają tylko ściany. Bardzo ważne jest spasowanie wszystkich elementów. Każda część jest spasowana ręcznie i indywidualnie. Dlatego też nie ma dwóch takich samych egzemplarzy i każdy wróg jest unikatowy z duszą. Moim marzeniem jest, mimo że lubię swoją pracę i lubię swój zawód, no to wykonywać pióra lubię jeszcze bardziej, właściwie uwielbiam. I moim marzeniem jest, żeby móc robić to na pełen etat,
tworzyć te pióra i realizować te projekty wszystkie. A oto gotowe pióro wieczne, którego produkcję mogliśmy, a właściwie jej fragmenty, przed chwilą prześledzić. Kolejna wyprawa zaprowadziła mnie do Krakowa, gdzie Ewa Lądowska i Barbara Bodziony właśnie uruchomiły nowe miejsce, atelier, w którym uczyć się można kaligrafii, choć nie tylko. Właśnie w tym miejscu postanowiłem zapytać Ewę o to, kto w dzisiejszych czasach interesuje się kaligrafią. Pierwsza grupa to są ludzie, którzy po prostu chcą zrobić coś ładnego i coś dla siebie i miło spędzić czas, który mają wolny czas. No i przy okazji właśnie czegoś fajnego się nauczyć, więc to jest i bardzo przyjemne zajęcie kaligrafowanie i jeszcze daje nam taki efekt w postaci pięknego pisma. A piękne pismo zawsze jakoś tam imponuje, więc myślę, że to jest bardzo ważny powód, dla którego uczymy się ładnie pisać. Druga grupa ludzi to są nauczyciele, ludzie pracujący jakoś z literą albo na przykład z dziećmi, czy w nauczaniu początkowym, ale nie tylko, też w nauczaniu plastycznym czy nauczaniu świetlicowym, więc właściwie bardzo szeroko pojęta edukacja, zwłaszcza w szkolnictwie. A trzecia grupa to są ludzie, którzy zajmują się grafiką i chcą poszerzyć swój wachlarz umiejętności, na przykład o umiejętność albo kaligrafowania, albo tworzenia własnych liter narzędziowych. Właściwie nauczyć się kaligrafować może każdy, czy ładnie pisać. Kiedyś zresztą wszyscy ładnie pisali i my możemy dzisiaj podziwiać to na starych kartkach czy w listach korespondencji dawnej, takiej sprzed 100 lat. Natomiast to jest trochę tak jak z każdą umiejętnością, że do pewnej granicy tę umiejętność każdy może posiąść czy zdobyć. Że to jest trochę też jak z kuchnią. Każdy może gotować smacznie, ale nie każdy musi być mistrzem kuchni. Więc to jest trochę z takiej kategorii pytanie właśnie, czy albo z takiej kategorii jak pytanie, jak, ile czasu potrzeba, żeby nauczyć się kaligrafować. Więc ja zawsze wtedy odpowiadam, że mniej więcej tyle samo, ile trzeba czasu, żeby nauczyć się grać na pianinie, na takim poziomie, żeby móc zagrać sobie jakąś tam etiudę. Ja myślę, że największym zainteresowaniem cieszą się pisma, które można wykorzystać jakoś tak w życiu codziennym dzisiaj, praktycznie. Czyli nie takie pisma, oczywiście pisma średniowieczne też cieszą się zainteresowaniem, ale zazwyczaj służą one do... cieszą właściwie indywidualnie, czyli osobę kaligrafującą, ewentualnie kogoś, kto później tę pracę podziwia. Natomiast już takie pisma od renesansu i wzwyż, czyli wszelkiego rodzaju kursywy angielskie, na przykład i tak dalej, Spencerian również, to są takie pisma, które cieszą się największym zainteresowaniem, chyba z tego powodu, że są, można używać ich praktycznie. Codziennie. Można wyprowadzić z nich swój taki indywidualny charakter pisma, bardzo piękny. Trudniej to zrobić z pisma średniowiecznego. Ale oczywiście pisma średniowieczne i jeszcze wcześniejsze też cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie osób, które w ogóle interesuje temat kaligrafii też od takiej strony historycznej, czyli historii pisma, paleografii i tak dalej. To jest trochę tak, że my czujemy, że poprzez pismo, które kierujemy do konkretnej osoby, która będzie odbiorem listu na przykład, że wyrażamy jakiś większy czy głębszy szacunek dla tej osoby. Zawsze jest tak, że jeżeli na kimś nam zależy, staramy się po prostu napisać coś piękniej. Jeżeli nawet to są tylko krótkie pozdrowienia pisane na kartce pocztowej, to więcej czasu zazwyczaj poświęcamy na napisanie tej kartki, nie tylko pod względem treści, ale też ładnego pisma, właśnie do osób, na którym nam najbardziej zależy. Oczywiście, jeśli tylko potrafimy, to też nie jest tak, że jeżeli piszemy brzydko i wysyłamy takie kartki, to nie znaczy, że nie darzymy szacunkiem tej osoby, ale gdzieś tam czujemy podskórnie, że jeżeli tylko ta umiejętność kaligrafowania czy pięknego pisania byłaby nam dostępna, to właśnie pisząc do osoby bliskiej na pewno wykorzystalibyśmy tę umiejętność. To, że są wprowadzane pewne nowinki, takie technologiczne, do tak
tradycyjnego, czy tak chciałoby się powiedzieć, nawet już zapomnianego, zapomnianej dziedziny rzemiosła właściwie, tutaj może nawet nie sztuki, ale rzemiosła jak kaligrafia, właściwie świadczy o tym, że to cały czas się rozwija, że to nie jest tak, że gdzieś tam sobie padło, że odeszło do lamusa, że już nie kaligrafujemy, że właściwie kto tu będzie dzisiaj pisał. Okazuje się, że właściwie jest to bardzo interesujące zajęcie i no i właśnie to, że powstają nowe możliwości, czy nawet aplikacje na urządzenia elektroniczne, które dają możliwości ładnego pisania i kaligrafowania, to jest chyba też dowód na to, że ta sztuka nie wymiera, a raczej cały czas idzie do przodu. Kilka tygodni później wybrałem się ponownie do tego samego atelier, aby porozmawiać z Kamilem Bachmińskim na temat jego pasji, czyli między innymi produkowania atramentów starymi recepturami. Od początku, kiedy tylko człowiek zaczął pisać, wynalazł pismo, to rozglądał się za coraz doskonalszymi mediami do pisania, materiałami do pisania. Wiemy, że na początku pisano wyciskając znaki w glinie, drapiąc je w kamieniu, czy w Chinach na przykład mamy bardzo stare znaleziska pisma wydrapywanego na skorupach żółwi. Natomiast właściwie nawet nie atrament, tylko tusz został wynaleziony w starożytnym Egipcie. Tutaj musimy zauważyć różnicę między tuszem a atramentem. Tusz to jest pigment zawieszony w wodzie. Pigment, który się w wodzie nie rozpuszcza. W związku z czym tusze na przykład nie nadają się do wiecznych piór, bo je zwyczajnie zatykają. Natomiast atramenty są oparte na barwnikach rozpuszczonych zupełnie w wodzie, więc je na przykład używamy w wiecznych piórach. Tusz, jak wspomniałem, pochodzi ze starożytnego Egiptu i tutaj z grupą taki właśnie tusz wykonujemy dzisiaj w ramach zajęć. To już jest troszeczkę późniejszy przepis, chociaż on się bardzo niewiele zmienił. To jest przepis z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Tusz składa się tak naprawdę z sadzy i octu i gumy arabskiej. I oprócz tego bardzo prostego przepisu będziemy stopniowo robić jeszcze kilka innych, coraz bardziej złożonych i idących zgodnie z chronologią. Tak naprawdę atramentem, który... I to już jest atrament rzeczywiście, to jest środek do pisania oparty na barwniku. Królem wszystkich atramentów i atramentem najdłużej być może funkcjonującym w historii był atrament galasowy. I on wyszedł, pojawił się tak naprawdę w pierwszych wiekach naszej ery, a wyszedł z użycia w XIX wieku dopiero, czy nawet na przełomie XIX i XX wieku, wraz ze wzrostem popularności wiecznego pióra, ponieważ atrament galasowy jest odrobinę żrący i uszkadzał wieczne pióra. Więc w tym momencie jakby pojawiła się potrzeba wynalezienia czegoś nowego, pojawiły się na początku atramenty anilinowe, a później już te współczesne atramenty, bardzo zaawansowana chemia, do której brakuje mi osobiście wiedzy. Ja zajmuję się, uczę kaligrafii, zajmuję się trochę rekonstrukcją historyczną i bardzo zawsze interesował mnie warsztat skryby, warsztat iluminatora i to całe pogranicze sztuki i alchemii, czyli to, jak przygotowywano atramenty, jak przygotowywano tusze, barwniki, pigmenty. Próbuję różnych przepisów z różnych epok. Natomiast atrament galasowy darzy rzeczywiście uczuciem. To jest skomplikowany proces chemiczny, mam wrażenie, nie do końca przez samych chemików rozumiany. Przynajmniej takie wrażenie można odnieść z niektórych publikacji. I są dwa podstawowe składniki atramentu galasowego. To są taniny, czyli w przypadku galasów, czyli kokonów owada zwanego galasówką, tym związkiem chemicznym jest tak zwany kwas galusowy, należący do tanin właśnie. I te taniny, łącząc się z jonami żelaza, pozyskiwanymi z soli żelaza, my zgodnie ze wczesnośredniowiecznym przepisem używamy do tego zardzewiałych gwoździ. W każdym razie taniny, łącząc się z solami żelaza, dają czarny, bardzo trwały barwnik. Thank you.
Tym razem trafiłem do Chorzowa. W tym mieście znajduje się chyba jeden z ostatnich warsztatów, w których naprawić można pióro wieczne. Naprawa piór wzięła się właściwie z hobby. Zawsze chciałem zbierać stare pióra wieczne, ale żeby do pełni szczęścia zawsze brakowało mi posiadać te pióra naprawione, w pełni funkcjonalne, odnowione, ładne. Więc kolekcjonerstwo w tym sensie wiąże się bezpośrednio z naprawami. Nie chciałem tego nikomu zlecać. Imponowali mi różni restauratorzy, renowatorzy, sztuki. Ja oczywiście takich zdolności nie mam, natomiast hobby piórowe oraz łaknienie, czy potrzeba naprawy, czy renowacji została w jakiś sposób połączona i w ten sposób okazało się, że z hobby zrodziła się profesja. Ludzie z Europy, nie tylko z Europy, również do mnie dzwonią, o coś pytają, chcą, żebym coś naprawił, doprowadził do stanu użyteczności, czy przeprowadził profesjonalną renowację. Zdarzają się pióra, które nie przedstawiają wartości kolekcjonerskiej, dużej wartości. Pióro jest zniszczone w 90%, ale mimo to ludzie mnie proszą, żebym te pióra naprawił, doprowadził do stanu użyteczności, a z prostego powodu. To są pióra, które należały do ich matek, ojców, dziadków, więc to są pióra, są to przedmioty, w których zaklęci są ludzie i wartość takich piór jest niepoliczalna i dlatego ludzie do mnie przychodzą i zaczynają swoją prośbę od słów: proszę pana, to pióro należało do mojej babci przed wojną. No więc nie ma napraw dziwnych, co najwyżej są bardzo skomplikowane i czasochłonne. Ktoś wiezie pióro. Tym razem do warsztatu przyszło pióro Mont Blanc, model 234,5. Ciekawostką tego pióra jest to, że oprócz tego, że pióro jest tłokowe, czyli właściwie jeden z chyba najlepszych systemów napełniania, to jest to system teleskopowy. Jak widzimy, wykręcanie tłoka polega na wysunięciu pierwszej tulei, a następnie drugiej. Mont Blanc tak to wymyślił, jest to bardzo skomplikowane, ale też spektakularne rozwiązanie. W piórze została wymieniona uszczelka. Uszczelka jest korkowa, korek został zaimpregnowany w odpowiedni sposób. No i co? No i pióro trzeba teraz złożyć. Oczywiście trzeba to zrobić delikatnie, żeby nie uszkodzić pióra. Jak sprawdzić, czy kompresja jest wystarczająca? A już pokazuję. Najpierw trzeba wypchnąć powietrze z pióra, przynajmniej jego większość. O, widzimy w oknie podglądu, jak przesuwa nam się uszczelka. Potem pióro trzeba po prostu zatkać. Tym samym wytwarzamy podciśnienie w piórze. I to był dobry dźwięk. To znaczy, że mamy kompresję i mamy pióro szczelne. No cóż, teraz już trzeba tylko pióro złożyć. Sterówka ze spływakiem. No i pióro. Pióro jest gotowe. Jest zasada w naprawie piór. 75% sukcesu w naprawie piór to rozłożyć pióro na części pierwsze. Potem jest już z górki. Oczywiście współczesne pióra nie wszystkie da się rozłożyć. I tu jest zawsze wielki ból i przykrość, ponieważ niektóre pióra są tak skonstruowane, żeby przypadkiem ich ktoś nie naprawił. Największym wyzwaniem ostatnich dni była naprawa, bardziej renowacja, pióra typu safety, które było zakuwane w srebrną owikę. Nie było to dla mnie pióro obce, ponieważ należało do mojego kolegi, a pióro pochodziło jeszcze sprzed wojny, bo mówimy tu o końcówce lat 20. Z jednej strony to była odpowiedzialność ze względu na to, że w tym piórze była zawarta historia człowieka,
A z drugiej strony było to technicznie też wyzwanie, ponieważ było to srebro zakuwane na ebonicie, a dodatkowo było emaliowane. Jak odtworzyć i kolory, jaką technikę dobrać, jak zrobić, aby od początku do końca to pióro, aby proces renowacji przebiegał pomyślnie i żeby sukces był. Pióro to jest właściwie początek historii piór i problemów, producenckich problemów z tworzeniem odpowiedniego systemu napełniania. I właśnie to jest to pióro, które wygląda przyzwoicie, emalia i w kolorze kobaltowym, i w kolorze takiej złamanej czerwieni, wszystko odtworzone. Pióro działa, pióro wysuwa się, spektakularny system napełniania. I oprócz tego, że pendoktorstwo, czy w ogóle praca z piórami daje wiele satysfakcji, to trzeba powiedzieć, że to też jest jakiś rodzaj magii, czy jakiejś siły zaklętej, że pióro, które według personalizacji powstało, czy zostało przekazane w 28 roku, dzisiaj mamy 2017, wróciło jakby do łask. To pióro było w fatalnym stanie. Było zniszczone, zaśniedziałe, emalia w 95% już właściwie nie istniała. I to jest niesamowita satysfakcja, że z czegoś właściwie zrujnowanego można stworzyć pióro, które wyglądało tak jak w momencie przekazania. Dlaczego używam stalówek? Z tego względu, że zostawiają niepowtarzalny ślad. A dla grafika ślad jest bardzo istotny. W dzisiejszej dobie, kiedy mamy narzędzie elektroniczne, ten ślad został zunifikowany i w zasadzie wszyscy taki sam ślad zostawiamy. Ręka i narzędzia analogowe dają możliwość zostawiania śladu unikatowego. W dobie wszechobecnych narzędzi cyfrowych trudno od nich uciec i siłą rzeczy piszemy na komputerze, na smartfonie. Rzadko kiedy w takim codziennym życiu używamy narzędzi analogowych. Ja ze względu na swoją profesję ich używam, bo chcę mieć unikatowy ślad i z tym śladem pracować. A właśnie pióro, ręka, papier, różnego rodzaju powierzchnie, na których się pisze i narzędzie zostawiają ten niepowtarzalny ślad. Do tego dochodzi ekspresja własnej ręki, która zawsze jest inna. W świecie cyfrowym tego nie ma. Wszystko jest zunifikowane i bardzo trudno zostawić własny ślad. Natomiast brakuje nam w tym świecie cyfrowym czegoś takiego ludzkiego, takiej przestrzeni, powiedziałbym, biologicznej. A dzisiaj doszliśmy do takich czasów, do takiego momentu, że bolejemy nad tym, że nasze dzieci nie piszą już piórem, piórkiem, tylko od razu na smartfonie, na laptopie, na klawiaturze komputera. Myślę, że to jest jakieś zubożenie człowieka, ponieważ, tak mi się wydaje, może jestem naiwny albo staroświecki, maczanie stalówki w kałamarzu czy w naczyniu z tuszem jest to rodzaj pewnej magii i alchemii. I jakby człowiek czuje się związany, czyli to jest, ten proces jest, to jest wszystko jedno. Czyli tusz, stalówka, oprawka do tej stalówki, trzymamy ją w dłoni, wykonujemy pewną czynność fizyczną, zmienną. Oczywiście na klawiaturze też musimy ruszać palcami, żeby coś napisać. Natomiast jest to zupełnie coś innego. Jest to po prostu bliższe jakby biologicznej naturze człowieka. Tak mi się wydaje. Oczywiście pisałem piórem w szkole i w różnych innych później okolicznościach. Natomiast 4 lata temu, kiedy zostałem dyrektorem Teatru Śląskiego, dostałem pióro od ówczesnego marszałka województwa śląskiego, pana Mirosława Sekuły, który, zapraszając mnie do współpracy, kiedy podpisywaliśmy umowę, kontrakt, użyczył mi swojego pióra.
I w tym momencie Mirosław Sekuła powiedział, że mogę się podpisać tym piórem, gdyż chce mi je podarować. Bo to było bardzo miło, to jest pióro Szefera. Jest dla mnie wyznacznikiem tego, że podpisując z nim jakieś dokumenty, one mają większą dla mnie moc i prawną, i sprawczą. I mam wrażenie, że podpisując się piórem, mam również większy szacunek wobec tego, wobec tej osoby czy instytucji, która to pismo podpisane przeze mnie tym piórem dostaje. Więc z jednej strony to jest trochę gadżet dla mnie, który używam tak naprawdę, tak jak mówię, na poważnie od 4 lat, bo tych piór miałem bardzo wiele w życiu, ale one zawsze znikały w jakichś szufladach. Nie miałem atramentu, zapominałem, że je mam i tak dalej, i tak dalej, bo jednak pióro wymaga pewnej opieki i to jest fajne, przepraszam za kolokwializm, ale też ma w sobie pewną taką tęsknotę za dawną klasą, szlachetnością, której mi też brakuje. W związku z tym konsekwentnie to pióro napełniam atramentem i będąc tu, w tej instytucji, czyli w Teatrze Śląskim, konsekwentnie również wszystkie ważne i mniej ważne dokumenty tym piórem podpisuję i tym samym dziękuję panu marszałkowi Sekule, że mi 4 lata temu to pióro podarował. Kiedyś w szkołach były lekcje kaligrafii. W moim rodzinnym domu zachowały się takie zeszyty, gdzie dziadkowie stawiali przepiękne litery i zawsze w moim domu mówiło się o tym, że charakter pisma określa człowieka, że bardzo dobrze jest pięknie pisać i że takie bazgroły trochę nas kompromitują. Więc uczyłam się pisać od lepszych od siebie i wydaje mi się, że mam nie najgorszy charakter pisma, a najładniej wychodzi właśnie piórem. Przez wiele lat pisałam takim pięknym, maleńkim, zielonym pelikanem ze złotą stalówką. To było takie kobiece pióro, które ładnie leżało w ręce. Teraz mam takie pióro no name, czerwone, które przynosi mi szczęście i też używam go bardzo często, chociaż codzienność oczywiście podsuwa mi różne ogryzione ołówki, długopisy, które pożyczam od wszystkich i potem nie oddaję. No jednak pióro ma w sobie coś niesłychanie szlachetnego, coś, co uspokaja, koi, co jest elementem takiego dawnego, ładnego świata. W języku polskim mówimy wieczne pióro, ale czy jest ono wieczne, tego nie jestem pewien i nie byłem w stanie tego w tym filmie udowodnić. Na pewno jest w dalszym ciągu na rynku obecne. Ludzie nim piszą, ludzie je darują, ludzie przechowują pióra uzyskane po swoich bliskich. Jak powiedziała pani doktor Zaleska-Łankiewicz i jak powtórzył to Przemysław Dudek, w tych piórach zaklęta jest nasza przeszłość, więc może warto poświęcić im trochę czasu i zachować je dla naszych potomnych.